dobry, witamy Państwa serdecznie. Przepraszamy za małe opóźnienie. Wiemy, że zbliża się weekend, ale okazuje się, że na weekend zostaną nam zaserwowane nowe informacje i nowe podwyżki. O tym wiceszef klubu Lewicy, pan poseł Marek Wikiński. Bardzo proszę, oddaję głos. Może zacznę od formy, którą przed chwilą widzieliśmy, żeby zacytować klasyka. Jak było z górki, to była giełda papierów wartościowych. To była mapa Europy z Zieloną Wyspą. To był przyjaciel partyjny Jacek Wincent Rostowski. A jak jest pod górkę, to są flagi Polski, flagi Unii Europejskiej i jest koalicjant, pan premier Waldemar Pawlak, który jest niezbędny do tego, żeby przegłosować w Sejmie pakiet ustaw w ramach planu konsolidacji finansów. Do końca sam premier nie wie, który to jest ten plan konsolidacji, czy to jest plan finansów na lata 2011-2013, czy to jest ten plan konsolidacji finansów, dla którego pan Donald Tusk zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aby móc wyprowadzić Polskę z kryzysu. Ale szanowni państwo, dzisiaj pan premier Donald Tusk i Waldemar Pawlak, wicepremier rządu Rzeczpospolitej, z rozbrajającą szczerością przyznali, że chcą kupić czas. Chcą kupić czas dla swoich partii przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, albowiem wielokrotnie dzisiaj padało z ust panów premierów, że w nowym sezonie politycznym czekają nas znacznie radykalniejsze posunięcia niż to, co dzisiaj jeszcze nie do końca usłyszeliśmy, bo tak naprawdę usłyszeliśmy informację, że zostanie podniesiona podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stawka podatku VAT z 22 na 23%. Nie wiemy do końca i nie usłyszeliśmy tego, jaka będzie stawka podatkowa na artykuły spożywcze. Jak to zostanie przeprowadzone? Słyszeliśmy tylko, że będzie rząd robił wszystko, aby uchronić Polaków przed podwyżkami cen żywności. Ale w sytuacji, kiedy zostanie podniesiony podatek VAT na paliwa, na gaz, na prąd, na bilety komunikacyjne, nieuniknione są podwyżki żywności. Polacy, którzy gremialnie, którzy bardzo licznie wyjechali na wakacje wcześniej, biorąc zaświadczenia z urzędów gmin i miast, aby zagłosować w wyborach prezydenckich na Platformę Obywatelską, wierzyli, że kiedy wrócą, zostaną ich podwyżki płac, spotkają się z informacją, że będą refinansowane zabiegi in vitro, że studenci będą mieli obiecane wcześniej w kampanii wyborczej ulgi, a spotkają wyższe ceny w sklepach, w domu, zobaczą wyższe faktury za gaz, za prąd. I to wszystko odbije się, proszę państwa, na przeciętnej polskiej rodzinie, a szczególnie dotkną te podwyżki najsłabiej zarabiających Polaków, emerytów, rencistów, osoby bezrobotne. Dlatego jako Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zgodzimy się na to, aby poprzeć z podwyżki podatków. Uważamy, że w sytuacjach kryzysowych są dwie drogi postępowania. Albo droga konserwatywna, taką jaką poszedł rząd brytyjski, podnosząc podatek VAT, jaką idzie rząd liberalno-konserwatywny Donalda Tuska. Albo metoda modernistyczna, metoda, która poszerza wolności gospodarcze, metoda, którą poszedł rząd Lewicy, rząd Leszka Millera, obniżając podatek przedsiębiorcom z 27 do 19%, a osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, z 40% do 19%. To zaowocowało wzrostem wpływów podatkowych z tego podatku od ponad 3 miliardy złotych, ale do tego potrzeba i odwagi, i wyobraźni. Dzisiaj nie usłyszeliśmy
tak naprawdę żadnych konkretów, które mają być przyjęte na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Można odnieść wrażenie, że ten kupowany czas w pierwszej fazie ma dotyczyć kilku najbliższych dni, kiedy badania opinii publicznej pokażą Donaldowi Tuskowi, które produkty, które wyroby mogą zostać podwyższone, a na które wyroby, artykuły nie ma zgody społecznej, także prawdopodobnie we wtorek będziemy mieli już inny plan finansów, który będzie wcześniej przebadany przez sondażownię speców od marketingu politycznego Platformy Obywatelskiej. Tyle tytułem wstępu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę, są pytania. Czy są z Państwa strony pytania? Szanowni Państwo, jeszcze jedna sprawa, której tak łatwo nie zostawimy. Dzisiaj na konferencji prasowej ostatecznie runęła jedna z ważniejszych zapowiedzi po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Okazuje się, że w ciągu najbliższego pół roku, a to oznacza, że praktycznie w ogóle, nie zostanie wprowadzone refundowanie metody in vitro ze środków budżetowych. Jeden z ważniejszych postulatów Lewicy, który przez ostatnie kilkanaście miesięcy, którym przez ostatnie kilkanaście miesięcy grał rząd Donalda Tuska, ostatecznie prysł. My będziemy domagać się wyjaśnienia tej sprawy i nie pozostawimy tego tak. Lewica zdecydowanie będzie walczyła o ten postulat i z pewnością na ewentualnym spotkaniu z panem premierem będziemy o tym rozmawiać. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Wszystko jest. Dziękujemy Państwu serdecznie. Życzę miłego weekendu. Dziękuję.